Zela Cardia, Trevignano Romano, Włochy, 23 stycznia 2024 roku. Orędzie Maryi, moja córko, dziękuję, że jesteś moim posłańcem. To jest moment męki Kościoła. Musicie ostrzec świat, aby nie bał się ataków na tych, którzy podążają za słowem mojego syna i jego naukami. Jak to miało miejsce w przypadku pierwszych uczniów? 3/4 Kościoła wyprze się mojego syna, a kiedy zatwierdzą jedną światową religię, kary spadną na ludzkość jeszcze mocniej. Nie musisz się bać, bo pomoc i pocieszenie nadejdą. Kościół i Izrael będą pierwszymi celami Antychrysta i jego zwolenników, którzy chcą zniszczyć wszystko, co drogie mojemu Jezusowi. To jest przede wszystkim wojna religijna. Rozeznanie będzie ważne. Nie dajcie się zwieść temu, co wychodzi z ust niektórych księży, którzy chcą zmienić doktrynę i Słowo Boże. Wiedzcie i bądźcie pewni, że Słowo jest jedno i trwa na wieki. Moje dzieci, czytajcie dalej Ewangelię. Prawda was wyzwoli. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Zapewniam moją ochronę tych, którzy przestrzegają przykazań i tych, którzy żałują w obliczu grzechów. Wiele moich dzieci nie rozumie, że to wszystko jest ponad tą ludzkością, która poszła drogą zła, gdzie eutanazja jest praktyką demoniczną, aborcja to prawdziwa eksterminacja, seksualność bez kontekstu miłości, lecz zepsucia, jest bardzo poważnym grzechem. Dzieci, nie udawajcie, że nic się nie stało, ale bądźcie czujni i czujni. Przychodzę tylko dlatego, że chcę cię ocalić, zanim nadejdzie najgorsze. Proszę, nawróćcie się i odprawcie pokutę. Nadszedł czas. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.